zaczął się u mnie tak naprawdę od harcerstwa, bo i to było lat łohoho i ciut ciut. Nie, od czwartej klasy podstawówki, jestem teraz w trzeciej klasie liceum, więc bardzo długo. Natomiast w Pryzmacie działam gdzieś tak od 2 lat dopiero. I skąd pomysł, żeby zostać wolontariuszem? Jakaś taka wewnętrzna potrzeba? Ja myślę, że w ogóle raczej charakter mój jest taki społeczny jak ze mnie i tyle. A co jest takiego w wolontariacie, że sporo osób chce tym wolontariuszem zostać? Takie najfajniejsze sprawy w tym wolontariacie. Znaczy ja myślę, że na pewno chodzi tutaj o pomoc innym i to taką bezwarunkową. Żeby być dobrym wolontariuszem, co trzeba mieć? Ojej. No na pewno trzeba czuć to powołanie. Żeby rzeczywiście tak chcę być tym wolontariuszem, chcę pomagać bez żadnych tam odwdzięczeń ze strony tych ludzi. A druga cecha to myślę, że raczej to taka miłość do drugiego człowieka, bo trzeba mieć to właśnie w sobie, te dwie cechy. A czym głównie wolontariusze w Suwałkach się zajmują? To znaczy komu pomagacie? Znaczy, teraz zajęliśmy się taką akcją pod tytułem Autochodzik. Mhm. Jest to szkolenie dzieci za pomocą zabawy, jak trzeba się poruszać po drodze. W ogóle wszystko odnośnie ruchu drogowego. Wdzięczność za to, że tak powiem. Taka niematerialna taką dobrą sprawę, bo co? Uśmiech, tak? Nie wiem, te dzieci okazują takie, trochę takiej miłości dla mnie i dla współprowadzącego. Zawsze są dwie osoby i to jest najfajniejsze. Powiedzmy, dzisiaj chcę zostać wolontariuszem, podjęłam decyzję. Co muszę zrobić, gdzie muszę się zgłosić? Znaczy, to jest biuro Pryzmatu. Mieści się na Kościuszki 96. Tam tak naprawdę w każdej chwili każdy, nawet z ulicy, jakaś osoba może sobie przyjść i powiedzieć: dzień dobry, ja chciałabym dzisiaj zostać wolontariuszką. No i wtedy pani Ruszewska bądź sekretarka, która tam jest, mówi: aha, dobrze, to proszę podać swoje dane, da pani swój numer telefonu, jeżeli będziemy mieli jakąś akcję czy coś takiego, prosimy, żeby przyjść wtedy i wtedy. Moim zdaniem, jeżeli ktoś to rzeczywiście czuje i chce być tym wolontariuszem, to sam znajdzie nas, sam rzeczywiście będzie szukał, a nie powiedzieć: no chodź, chodź, no proszę. No właśnie, bo z takiej osoby wtedy nie ma po prostu pożytku. Thank you.